Okej, okay. Ostatnio zapomniałem wam pokazać, nakręcić po prostu, jak ją wyciągałem, czyli jak tą pompę stąd wyciągnąłem. To tutaj uzupełnimy, no przy wkładaniu będzie odwrotne czynności. Tu są dwa takie zatrzaski, w które wchodzą przewody, które widzimy tutaj. Jeden i drugi. Jeden grubszy, drugi chudszy, trudno się pomylić. One idą, tak jak już mówiłem wcześniej, tu przewężeniem do drugiego modułu, który się znajduje tutaj. Tego modułu nie wymieniamy, bo tam jest sam filtr. Tu też jest taki mały filterek w tej pompce. Tu jest trzeci, ten, który pokazywałem, że trzeba nacisnąć tutaj. Jest taka zaślepka. Ona jest trudno widoczna. Ale tu trzeba nacisnąć ją, żeby wyciągnąć z tego tutaj krótca od pompy odchodzącego. I wypiąć tą przyłącze elektryczne. Gdzie tu jest to przyłącze? Jest. Elektryczne gniazdko. Mamy tutaj złącze elektryczne. I je też trzeba wypiąć, podważając ten tutaj mały dzyndzel. O ten. Taki języczek. Trzeba go nacisnąć i wyciągnąć z tego miejsca tutaj w pompie starej. Teraz będziemy zakładać nową. Czyli najpierw wsunę to tutaj, uważając na pływak i uważając, żeby później przykrywając, żeby ten znacznik tutaj był zwrócony w kierunku drzwi, tak? Żeby to się ładnie tam poukładało. Czyli tak, żeby wpiąć te, no musimy to wsunąć tak, żeby on... Spróbujemy. No wszedł ładnie. Okręcamy. Tak, on musi się zanurzyć w paliwie, tak? O, nie stresujemy. Jest, dobra. Stoi sobie teraz na dnie zbiornika. Tu jest zaślepka od tego krótca, także ją ściągamy. Nowym, tak, o, zatyczka. Wrzucam ją do wiaderka. No i co? I mamy. I teraz sprawdzamy, czy nam to wszystko się tutaj ładnie poukłada. Czyli tak, wpinamy najpierw te krótce. No, jakość. Dobra. Coś tutaj nam nie pasuje. O, wpiąłem jeden. Wpiąłem drugi, ale one mi tu za luźno chodzą. Trochę mi tu za luźno chodzą. No dobra, zobaczmy. Niech tu będą. No dobrze. To są, ale tutaj mamy wtyczkę. Czyli najpierw musielibyśmy zobaczyć, czy wtyczka. Wyłowić wtyczkę, czy nam tutaj wtyczka idzie. Czy to dzisiaj się skończy sukcesem. Wtyczka, wtyczka. Mamy gniazdo, mamy wtyczkę. Czy ona nam tu wejdzie? Wejdzie, czy nie wejdzie? Zobaczmy. Wejdzie, czy nie wejdzie? Jedną ręką filmując, drugą manewrując jest dość trudno. Przydałoby się dwie wolne ręce. No ale dobra. Kliknąłem. Dobra, to teraz myślę, że sprawdzę, czy w ogóle pompa ruszy. Czyli podejdę i odpalę, przekręcę kluczyk, zobaczę, czy zacznie działać, zacznie chodzić, czy buczeć, czy w ogóle ma to sens, dalszy montaż pompy. Czy tu będzie coś chlapało? Tu może coś chlapać? A gdzie jest drugi? Ten wąż, jest ten wąż, tutaj mamy. Może go wypchniemy, żeby nam tu nie chlapnęło za bardzo. No trochę jest gimnastyk. O, wszedł, wskoczył na miejsce, trzyma się. Na razie sprawdzimy, czy to będzie miało sens i czy będzie działało. Przekręcimy kluczyk w stacyjce i zobaczymy, czy to w ogóle chodzi. Zaraz to nakręcimy.